Ej, witam was w kolejnym odcinku z poradnika Smite i dziś sobie omówimy greckiego strażnika czasu, zwanego jako Chronos, czy tam Kronos z polskiego. Czym lub kim jest Chronos? Chronos jest to mag. Według mnie jeden z najmocniejszych magów w grze, ponieważ gdy opanujemy jego pasywkę bardzo dobrze, pasywkę mamy tutaj właśnie, mamy tutaj taką busolę czasu, która ma tutaj 4 stacje, 1, 2, 3, 4. 4 takie sekcje bym tutaj powiedział. I możemy ten czas zatrzymywać. Tak jak właśnie na samym początku powiedziałem, Chronos jest strażnikiem czasu, czyli może ten czas zatrzymywać, tak? Czyli zatrzymujemy sobie na danej stacji i każda stacja coś robi. Mag bardzo mocny w late game, potrafi naprawdę na jedno combo każdego zabić. Ponieważ naprawdę to jest postać zepsuta, jeśli ktoś ją ogarnia. Gdy ogarnie ktoś Chronosa, to żadna postać inna w Smite nie będzie trudna dla, że tak powiem, gracza, tak? Oki, dobra, zacznijmy tutaj coś omawiać. Zacznijmy od jego pasywki, czyli od najważniejszego w Chronosie. Gdy opanujemy pasywkę, gdy będziemy potrafili zatrzymywać na danej stacji i będziemy tego mądrze używali, no to naprawdę możemy Chronosem robić cuda. Czyli tak, pasywka Chronosa, co tu napisali? Koło czasu kręci się nieustannie i wpływa ono również na Chronosa. W zależności od położenia koła, w trakcie aktywacji przyspieszenia Chronos otrzymuje różne korzyści. No, czyli buffujemy się, tak bym powiedział w skrócie. Przejdźmy sobie tutaj na tego buffa. Jeszcze raz, moment, tak. I teraz tak, pierwsza sekcja, czyli jeśli zatrzymamy to na sekcji tej, co Chronos dostaje za buffa? Sekcja pierwsza, leczenie na poziomie jednej, raczej na poziomie 1,5% maksymalnego poziomu zdrowia na sekundę, czyli regenerujemy się, można powiedzieć, z tego skilla, czyli wypróbujmy, obijmy się troszeczkę tutaj, jak nam te HP spadnie. Popatrzmy, czyli tak, i teraz użyjmy, uwaga, tak, i po 12 się tutaj regenerujemy, czyli nice, już teraz po 13 podałem kolejnego skilla, maksuje się przeważnie jedynkę, żeby tam jakoś połkować przeciwnika, bo tą jedynkę mamy co 3 sekundy na maksymalnych CD, tutaj, tak, do pokazania tylko zbudowałem, żeby mieć maksymalną redukcję czasu, bo tu mamy 20 plus 20, to mamy 40, a w Smite więcej się nie da redukcji czasu zrobić, czyli mamy tu maksymalną redukcję czasu, żeby częściej pokazywać te skille. Dobra, czyli to mamy jedynkę. Jeszcze raz przejdźmy sobie, niech zobaczymy to, jak to działa. Dobra, niech mnie jeszcze sobie poobija, czyli jeszcze raz. Leczenie na poziomie 1,5% maksymalnego poziomu zdrowia, czyli myśląc logicznie, kupimy itemy pod HP, będziemy się więcej, że tak powiem, regenerować. Teraz się po 13 regenerujemy, tak? Kupmy do tak sprawdzenia sobie pas Czarnoksiężnika. To każdy Chronos powinien mieć kupione na samym początku, tak? Bo to stakujemy. Czym więcej tych staków nazbierzemy, maksymalnie to mamy 100. 100 tych staków w kumulacji. Wtedy będziemy więcej się, można powiedzieć, leczyli. Czyli odpalimy to. Niech mnie tam troszeczkę obije znowu. I teraz, uwaga, odpalam. I po 17 się już regeneruje, tak? Nastakujemy sobie później tam więcej tych staków. Zobaczymy, czy będziemy się więcej leczyli, ale to później. Więc teraz przejdźmy do, że tak powiem, do drugiej sekcji Chronosa. To jest tak. 100% zwrotu many wykorzystanej na umiejętność, czyli gdy użyjemy tego skilla, znaczy tej stacji drugiej, tutaj gdzie mamy taką podkę, można powiedzieć, wtedy Chronos kolejnego skilla lub kolejne skille w danej, że tak powiem, sekcji będą za free, czyli tak, odpalimy to na, że tak powiem, na Odynie, uwaga, teraz. Widzicie? Mana mi praktycznie. Używam ją i od razu mi się zregenerowała ta mana. Czyli jeszcze raz to odpalimy na nim. Uwaga, teraz wchodzimy. Odjęło mi to manę, ale od razu mi ją zwróciło, tak? Czyli mamy, można powiedzieć, skille. Dwa skille mamy za darmo, tak?
bo to nam po prostu regeneruje ta dwójka manen za 100% użytego skilla. Czyli to mamy dwójkę, jeśli chodzi o Chronosa pasywkę. Teraz przejdźmy sobie do trójki. Plus 20% do mocy magicznej. Czyli tutaj nam wzrośnie moc magiczna. Ile to było? Procent. Czyli procentowo nam rośnie, tak? Czyli plus 20. To zobaczymy, ile tego jest. Sprawdzimy tak. Bijemy po 78. I teraz tak. Jeśli użyjemy tego trzeciego skilla. Już biłem po 94, tak? Czyli procentowo nam to wzrosło. O, widzicie, 78, a później to było chyba 94. Jeszcze raz, uwaga. I używamy. Ju, 94, dokładnie. Trzeba mieć dobrego aima, czyli trzeba trafiać dobrze Chronosem, bo gdy ktoś nie trafia tak jak ja, dlatego ja Chronosem nie grywam, no to naprawdę... Chronos nie jest dla takiej osoby. Dobra, czyli to była druga sekcja, czyli stancja. Teraz tak, czwartą stancję musimy sobie tutaj aktywować, bo tutaj nam, że tak powiem, Polacy nie przetłumaczyli tego, albo tutaj po prostu miejsca nie bowiem. Czyli tak, jeśli odpalimy, że tak powiem, ostatnią stancję, to dodaje nam, twoje ataki podstawowe zyskują plus 35%. Procent mocy podstawowej, czyli tutaj mamy to moc ataków podstawowych, czyli normalnie bijemy sobie po 66, tak? Gdy aktywujemy to, już po 116 bijemy, tak? Czyli naprawdę mocne to jest. Czyli można powiedzieć, dwa razy tyle bijemy, tak? Jeszcze raz, uwaga. 116, a tam było 66, tak? Czyli ma... Czyli nam się podwaja praktycznie ten damage. Praktycznie można powiedzieć, bo to mamy 36% do tych, że tak powiem, do ataku podstawowego. Czyli naprawdę można dostać buffa. Ok, czyli tak wygląda pasywka Chronosa. Używając właśnie tego koła czasu, aktywujemy to dwójką, zatrzymujemy na danej stacji. O, pyk. Jak widać, zatrzymuje się, mamy tego buffa tam na 5 sekund bodajże. Tak, na 5 sekund chyba jest, jeszcze raz. Uwaga. No, nie, 6 sekund nawet, no to jeszcze więcej. 6 sekund mamy właśnie tego buffa, można powiedzieć. Chyba czym większy mamy, że tak powiem, czas działania 7 sekund. O, 7 sekund tutaj mamy tego działania, więc naprawdę dużo. Czyli nie 6, nie 5, a 7 sekund mamy, o. Odpalamy. Wtedy możemy naparzać. Mamy skilla za darmo, bo mamy, odpaliliśmy sobie dwójkę Chronosa. Dobra, czyli to jest to. Teraz umówmy skille Chronosa. Czyli tak, jedynka Chronosa. To jest tak, szczelina w czasie. Co robi Chronos? Tworzy wyrwę w czasie, zadając obrażenia wszystkim wrogom w obszarze. Mamy obszar promienia. Właśnie mamy coś takiego. I ten po prostu możemy z daleka sobie obijać przeciwnika. Zadaje to tylko damage. Dosyć spory w lejcie. O, pyk. 220 było. Ile to było? 224. Spróbujmy teraz to aktywować. To akurat nie działa. To tylko działa na akurat na ataki podstawowe. Więc gdy aktywujemy to, po prostu jeszcze spróbujemy to aktywować. I to nam aktywuje akurat kto, gdy włączymy, wtedy nam to dodaje mocy, do mocy magicznej. I wtedy nam wzrasta, że tak powiem, ta jedynka. Czyli możemy odpalić to. I wtedy obijamy sobie przeciwnika. Czyli to nam zwiększa właśnie ten damage. Mamy pyk. Tam minimalnie nam procentowo wzrasta. No, na takiej zasadzie. Czyli najpierw odpalimy to. I to, boom. Czyli mamy tam parę damage'ów więcej zawsze zyskane. Czyli to by była jedynka. I teraz przejdźmy do dwójki właśnie. Do najważniejszego skilla u Chronosa. To jest tak zwane przyspieszenie. Chronos oszukuje czas. Początkowo zwiększając swoją szybkość ruchu. A następnie stopniowo zyskuje przyspieszenie. Gdy umiejętność jest aktywna, wzrasta jego szybkość ataku. I nie działają na niego efekty osłabiające szybkość ruchu.
tą umiejętność otrzymuje również koło czasu, czyli koło czasu. Gdzie to jest? Aha, koło czasu, czyli to jest jego pasywka, tak dobrze mówię? Dokładnie, czyli to aktywujemy jako, że tak powiem, jego pasywkę, czyli tak. Na początek dostajemy, że tak powiem, szybkość ruchu od tam 4% nawet do, że tak powiem, 20%. Początkująco, na początek mamy te 20%, ale to później nam troszeczkę spada w zależności od, gdzie to jest ten skill, w zależności właśnie od poziomu właśnie tego skilla, czyli dostajemy dodatkowo szybkość ruchu. Normalnie się poruszamy tak, gdy odpalamy to, o wiele szybciej się poruszamy, więc to nam zwiększa właśnie movement speed. Tutaj widzicie, zwiększyło, zmniejszyło. Teraz mamy 419, uwaga, odpalam to. O, i zwiększa mi to, nawet tam do 500 ileś. Czyli czym kończy nam się to, tym mamy większy jeszcze movement speed, czyli na sam koniec tego skilla odpalonego mamy największy movement speed, tam mamy 500 coś nawet. Czyli on tak jakby przyspiesza do końca właśnie tego skilla. Czyli tak, zwiększa nam to szybkość poruszania się plus dodatkowo szybkość ataku. Czyli zwiększa nam to od 15% do 35%, czyli możemy wtedy jeszcze szybciej nawalać niż nawalamy, tak? Puśćcie, jak on już nawala. A gdy kupimy jeszcze jeden item pod... O, tak normalnie nawala. A gdy odpalimy to, to patrzcie. Ciu, ciu. Naprawdę dobry ADC z niego jest. Na takiej zasadzie działa dwójka Chronosa. Najważniejszy skill, ponieważ aktywuje nam pasywki, tak jak właśnie mówiłem, plus dodatkowo szybciej się poruszamy, plus dodatkowo mamy szybkość ataku. Czyli to zawsze z tą pasywką naprawdę działa super. Dobra, to by było drugi skill, przejdźmy do trójki. Zatrzymanie czasu. Chronos wystrzeliwuje wirujące koła czasu. Szybkość ataku i ruchu trafionych wrogów zostaje spowolniona aż do ogłuszenia. Dodatkowo odnoszą obrażenia po pierwszym trafieniu i kolejny raz, gdy zostanie ogłuszenie. Czyli czas odnawiania, czyli no naprawdę też dobry skill, który stunuje, tak? Na początek ten skill tak jakby zostaje spowolniony, czyli spowalniamy przeciwników i ogłuszamy, czyli dostają stuna na sekundę, dodatkowo dostają obrażenie na starcie i kolejny raz, czyli używając tego skilla, o, on tu akurat miał immunę, ale jeszcze raz spróbujemy tego użyć. Są takie tanki, dobra, mu wywalimy, uwaga, i teraz możemy sobie dżukować, o. O, lecz się, i teraz łup. Czyli na początku on dostaje damage, gdy to przechodzi, to było właśnie widać, on dostał taki minimalny na początek damage i gdy to już, można powiedzieć, eksploduje, to po prostu też zadaje damage. Czyli można powiedzieć, dwa razy dostaje damage. Nie jest tam jakiś spory ten damage, ale w lejcie naprawdę już tam może zadawać naprawdę spory damage. Czyli dwukrotnie, tutaj pisze obrażenia zadawane dwukrotnie, czyli po 30 damage'u dostał na start. Może podejdziemy, zobaczymy to jeszcze raz, żeby tutaj było wszystko jasne. Czyli tak, na początek on dostaje tam 80. Dostał dwa razy 80, tam 3 damage jeszcze raz. Niech mnie bije, bij mnie, no chodź. Dżuk. Uwaga, i teraz patrzcie. 83 i 83 dostał. Teraz zabijmy go szybko. Czyli padł sobie. Jak najszybciej. Teraz spróbujemy sobie się jeszcze tutaj gdzieś obić. Powiedzmy tutaj, żeby nas... Regeneracja, o, zrobimy tak. Niech mnie obije troszeczkę i sprawdzimy ile HP mi będzie teraz regenerował ten skill. Ta jedynka, bo mamy już troszeczkę więcej staków, uwaga. Już po 19, widzicie? Czyli jak maksymalnie sobie to nastakujemy na 100, to naprawdę
o wiele więcej się będziemy regenerować. Czyli ten item jest bardzo dobry na Chronosa. Wręcz powinno się go mieć za każdym razem, gdy gramy Chronosem. Już nam daje dużo HP i wtedy pasywka, leczenie Chronosa jest większe, tak? Taki zasad. Ok, to by był trzeci skill tutaj omówiony i teraz przejdźmy do, tak powiem, ostatniego skilla, najfajniejszego, najśmieszniejszego, można powiedzieć, u Chronosa. Chronosa, dziwnie, po raz Chronosa, jak to jest Chronos, no nieważne. Czyli tak, przewinięcie, czyli można powiedzieć, Chronos cofa się w czasie. Chronos podróżuje w czasie do miejsca, w którym znajdował się 8 sekund temu, odzyskując zdrowie i manę do poziomu z tego momentu. Wszystkie jego czasy odnowienia zostaną zresetowane. No, czyli bardzo super skill. Idziemy sobie na takiego, nie wiem, Fajera czy Golda. O, Goldfury sobie pójdziemy pobić. Czyli tak, odpalamy sobie, powiedzmy, tego skilla. Bijemy, bijemy. I teraz cofamy się do tyłu. I ktoś by sobie pomyślał, a nie zrobi tego, a jednak zrobił. Bo teraz sobie zregenerujemy HP, uwaga. Już się po 21 regeneruje. 20-21, czyli cofamy się do tyłu, można powiedzieć, Chronosem do tych 8 sekund i on wtedy regeneruje sobie manę, życie plus skille mamy na nowo, tak? Czyli redukują się, restartują się skille. Ok, dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o omówienie skilli. Chyba najważniejsze, mam nadzieję, że coś zrozumieliście z tego. Teraz przejdziemy sobie na jakiś tam krótki meczyk. Zagrajmy sobie. Dzisiaj troszeczkę dłuższy sobie zagramy. Zagramy sobie podbój. Na boty, żeby pokazać, żeby się nauczyć grać, a nie żeby od razu tryhardować, tak? Bo możemy tam zagrać na jakiś, że tak powiem, graczy już lepszych, ale ja wam chcę pokazać, nie od razu pokazywać jakieś tam super skilli. Tylko, bo nie jestem jakimś tam super graczem, tylko po prostu chcę wam pokazać, jak się tą postacią, jak ją budować, jak ją grać. Przynajmniej się staram, żeby tutaj, żeście widzieli, jak się tym gra. Dobra. Co? Chyba to, kurczę, długo będziemy czekać, bo dzisiaj jest event akurat, można gemy z game zgarnąć tam. Za 3 wygrane możemy się gemy, tam 50 gemów chyba jest do zgarnięcia za 3 First Winy. Dlatego sobie zagramy może tą potyczkę. Zagramy sobie potyczkę. Mam nadzieję, o, i już znalazł, i nice. Bierzemy sobie Chronosa, lokujemy go. Ostatnio dodali takiego fajnego Chronosa. Jak on się tam nazywa? Upadły władca. Super skórka. Nawet ładnie ją zrobili. Mam mało nim gram, mam tylko rekolora i właśnie tą skórkę, co chyba było za 150 gemów, można było ją zdobyć. Czyli można powiedzieć za darmo. Jest ich dosyć sporo, tych skinów. O. Tu jest taki bardzo ładny, który Chronos 64, no i jest ten taki starzec. Ale zagramy sobie tym po prostu. Leonik. To może jest też Polak, bo jak Leo. Nik. Leonik taki po prostu. Ok. Dobra. I co sobie kupimy na start? Kupujemy sobie to, będziemy sobie stakować po prostu. Przede wszystkim Chronos to jest postacią late game'ową, czyli jeśli w samym początku gry dostajemy, że tak powiem, wciry. Kupimy sobie Beatsa. Po co mi Beats? Przynajmniej na Emira powinien mieć Beatsa, tak? Na Bastard by mi się przydał Sprint, żeby uciec przed kotami. A na Kukulkana powinniśmy mieć Sanctuary,
Ale idziemy tak po prostu. Beats i Sanctuary sobie kupimy. Początek zawsze jest nudny, jeśli chodzi o Chronosa, bo musimy się albo nastakować, albo po prostu kupić tam 3 itemy i złapać jakiś tam level. I wtedy już później naprawdę bijemy ogromny damage w late game. Mam nadzieję, że ten team pozwoli mi tutaj jakoś ogarnąć. Idą? Idą. Dobra, bijemy tu już w to, bo nie będziemy... Robię sobie reda standardowo, tamci niech się bawią. Teraz robimy wyjście smoka, uwaga. Przyniosłem serduszko i naparzamy. Ale w early damage jako tako nie mamy. Poczekamy sobie jeszcze dwie linie. Czyli kto to? Anubis zginął i od razu zrage'ował, tak? Widzicie, stunuje. Muszę uciec, bo mogę zginąć. A nie chcę zginąć. To mówiłem, early tą postacią jest naprawdę słabe. Be right back. Cofam. Mamy ulta już też. I teraz będziemy sobie po prostu stakować. Kupujemy sobie tak i idziemy. Po prostu będziemy sobie teraz farmić, tak? Okej. Turururu. Najlepiej się tutaj nastakować, żeby mieć... I wchodzimy. Sobie jedynki, idę sobie buffa zrobię, bo mi się akurat ten buff skończył. Odpalamy sobie przykładowo to. Powinno się jedynkę maksować. Teraz się zregenerujemy troszeczkę, uwaga. Teraz się będziemy regenerować. Już się po 17 regenerujemy, plus 10. Patrzcie, jak to HP rośnie. No. Patrzcie, i ultuje. Będziemy sobie dwójkę maksować, bo też jest dobre maksować dwójkę. Szybciej się teraz, uwaga. I teraz patrzcie. Nie doleciało, ale... Kurde, nie trafiłem, ale ze mnie warzywo. Spróbujemy się zregenerować troszeczkę, uwaga. Zaraz będzie skill. No. I teraz. Pewno tego buffa zginę. Albo nie. Udało mi się. Idziemy sobie budki kupić od razu, żeby była lepsza rotacja i damage. Okej. Ups, hupiden. Dobra, teraz będziemy używali tego.
Idę sobie tu, zrobię te blue od nich. Zacznijmy sobie blue i będziemy na parze dalej. Czekamy sobie tutaj, aż mina przejdzie. Easy. Teraz ta trzeci item to sobie kupimy albo po prostu jakiegoś lifesteala, czyli teraz pokażę jakiego, ale na razie jeszcze sobie dozbieramy troszeczkę. No i teraz boom. Trafiamy. Przede wszystkim trzeba trafiać tą postacią. Idę do bazy. Możemy sobie kupić, stać akurat na obsydianowy odłamek, który nam doda penetracji, gdy będziemy aktywować, że tak powiem, trzeci lub czwarty, trzecią lub czwartą stację. Wtedy będziemy większy, o wiele damage zadawać. Uwaga, i patrzcie teraz. Patrzcie, jak to już spływa. Już naprawdę robi spory damage z takim buildem. Dobra. Nie chcę tego zbyt szybko skończyć. Co pi to chyba jest bot, mi się wydaje. A nie, ma gildię, to czy to nie jest bot? Co tam kupuje? Stakuje sobie. Ja też sobie stakuję. Niech ta bastet zabije, bo mi tutaj za bardzo kozaczy ten cupid. I odpalimy sobie to. Idę do bazy. Teraz tak, co bym kupił? Kupiłbym sobie po prostu demoniczną bransoletę. I sobie kupimy szał po prostu, który doda nam dodatkowego, że tak powiem, damage'u. Plus szybkość nam doda, tak? Czyli tak, użycie tego przedmiotu zapewni usunięcie statusu rozbrojenia we wszystkich przymierzonych bogów w promierze na 70 stóp. Gdzie to było? Stóp oraz daje im 20% wzmocnienia siły fizycznej, magicznej oraz mocy magicznej oraz szybkości ruchu na 10 sekund. Kiedy przedmiot jest inaktywowany, zdobywasz plus 10 punktów obrażeń przeciwko celom. Czyli naprawdę taki buff dodatkowy, który no dosyć sporo daje nam. Idę zrobię tę manę. Się teraz zrobię, odpalam. Teraz patrzcie, i teraz zregeneruję sobie HP i po ile się już healuje? Po 26, nice. Czyli dosyć sporo, widzieliście. Zultowali we dwóch, ja po prostu odpaliłem tylko skilla. Odpalimy sobie teraz to. Tu się będziemy regenerować. Idziemy sobie teraz to, kupimy. I więcej attack speedu raczej bym nie kupował. I teraz kupimy sobie kolejny item Polikona. Ponieważ jak mówiłem na samym początku,
Chronosem bijemy z autoataków dosyć dużo. Gdy aktywuje nam się polikon, czyli ten polinamikon, tak dokładnie, ja na to polikon mówię. Użycie umiejętności, czyli jej pasywka, bo daje nam to tak, moc magiczny, manę 300, plus kradzież życia 10%, ale pasywka jest najważniejsza. Użycie umiejętności spowoduje, że kolejny atak podstawowy w ciągu 8 sekund zada dodatkowe obrażenia magiczne na poziomie plus 75% twojej mocy magicznej. Efekt działa raz na 3 sekundy, czyli... Mamy. Mamy maksymalny ten level. Naprawdę to nam dużo daje. Poczekamy sobie, aż ten tam cupid co tam zrobi. Prawdopodobnie to zrobi, bo już ma dobry build. Żeby to skończyć, niestety. Chociaż może go ta bastet zabije. Możemy mu, chyba nie. Niech zginie. I no, teraz my wchodzimy. Kuku? Zaspacie na to. No, chodź. Kurde. Zabijemy. Nic mi nie zrobiłeś, kolego. On już... Niech mnie to bije. Albo niech oni mnie w ogóle obiją. Pozwolę im, żeby mnie obili, no. Patrzcie, łup! Znikłem. Czyli easy było, no. Po prostu zultowałem, gdy na mnie ulty puścili. No i tak się to skończyło dla niej. I ostatni item kupujemy sobie, laskę tahuty, który nas dodatkowo zwiększa. Damage. I zaraz pokażę wam, jak praktycznie na jedne combo się zabije taką bastet lub... No i Mira nie zabijemy, bo ma trochę defa ma. Patrzcie na to, boom. O, nie udało się. Boom. Cupid to chce na Hama skończyć, ale my sobie tutaj pobijemy i pobijemy sobie teraz tego Tytana. Czekamy, aż nam się zrobi to i bijemy. Albo nie, dajmy, niech się zregeneruje. O. Zregeneruje się, uwaga. Teraz odpalimy to. Patrzcie, to naparza. Mamy tego. Idziemy sobie kupić to. Z takim buildem naprawdę możemy sporo zdziałać. Można tego polikona zamienić innym itemem, ale Roda powinniśmy mieć. O, Cupid chyba kończy nam grę. Weźmiemy sobie jeszcze Reda. Spróbujemy tego. O, Cupid skończył nam tą grę niestety. Dobra, ostatni item by był właśnie Root of Tahuti. Wtedy nam to zwiększyłoby nam to o 25% moc, że tak powiem, magiczną. Postać bardzo mocna, tylko trzeba ją ogarnąć. Gdy ogarniemy pasywkę, to naprawdę tą postacią możemy wywalać takie damage spore. Ulty możemy zawsze się zregenerować. Życie, manę, skille, cofamy się 8 sekund do tyłu, czyli możemy się wbić pod towera, obić go.
Gdy już widzimy, prawie giniemy, po prostu włączamy ulta, cofamy się do tyłu. Mamy full HP, full manę, skille w gotowości. Czekamy się, żeby dalej się bić na takiej zasadzie. Tak to wygląda. Tutaj jeśli chodzi o Chronosa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o właśnie ten poradnik. I zapraszam na kolejny. Zostawcie łapki, jak się podobało. Powiedzcie, jeśli o czymś zapomniałem, bo na pewno zapomniałem, bo Chronosem, tak jak mówię, mało gram. Napiszcie w komentarzach, kogo byście chcieli w kolejnym. Widzę tam Scylę ktoś chciał i chyba Apollo. Też o tym pomyślę. Myślę, w kolejnym zrobię jakiegoś ADC lub Assassina. Zobaczymy jeszcze. Trzymajcie się gorąco i do następnego odcinka. Pa, pa.